20 listopada. Błogosławiony ten, kto wytrwa. Czytamy o tym w Księdze Daniela, 12 rozdział, 12 wiersz. Czekanie może wydawać się rzeczą łatwą, lecz jest to pozycja, której chrześcijański rycerz uczy się tylko przez lekcje ciągnące się latami. Pochody i szybkie marsze są daleko łatwiejsze dla Bożych żołnierzy, aniżeli spokojne stanie na miejscu. Bywają chwile, w których duch rozpalony do gorliwej służby Panu nie wie, co wybrać. Jak należy wtedy postąpić? Martwić się aż do rozpaczy? Odstąpić jak tchórz? Skręcić ze strachu na prawo? Czy też pewnie dążyć naprzód? Mam zwyczajnie czekać. Jednak czekać z modlitwą. Wezwij Pana, Jemu przedłóż wszystkie sprawy i powiedz o swoich kłopotach i trudnościach. Proś o pomoc na podstawie Jego obietnicy. Oczekuj z wiarą. Okaż Jemu swoją niezachwianą ufność. Wierz, iż choćbyś musiał czekać do północy, to jednak Pan przyjdzie we właściwym czasie, widzenie się wypełni, na pewno się stanie. Oczekuj z cierpliwością. Nigdy nie narzekaj na uboczne problemy, jak to czynili synowie izraelscy, szemrząc przeciw Mojżeszowi. Przyjmij swoje położenie takim, jakim jest, i pozostaw je. Szczerze, z całej duszy rezygnując ze swojej woli, w ręce Twojego Boga, który wstąpił z Tobą w przymierze, i powiedz: Panie, niech będzie Twoja wola, a nie moja. Nie wiem, jak mam postąpić. Doszedłem do ostateczności, lecz będę czekać, dopóki Ty nie rozdzielisz przede mną morza lub nie odpędzisz moich wrogów. Będę oczekiwać, choćbyś zwlekał przez wiele dni, gdyż w Tobie utwierdzone jest serce moje. W Tobie pokładam nadzieję. W Tobie jedynie, Boże mój i Duch mój, oczekuję Ciebie z pełnym przekonaniem, że Ty będziesz moją radością i zbawieniem moim, moją ucieczką i mocną warownią. Błogosławiony ten, kto wytrwa.